Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku serii Tomb Raider Underworld. Znajdujemy się w południowym Meksyku, moi drodzy. Będziemy mieć tutaj trochę jazdy naszym motorkiem. Ja sobie już w ogóle ustawię broń, bo będzie tutaj sporo przeciwników. I wiecie co? Ja to pamiętam. Pamiętam przynajmniej ten początek tego południowego Meksyku. Mamy 50 sekretów, jest to niemożliwe i nawet się na tym nie chcę skupiać. Myślę, że mogę mieć tu mega wielkie problemy, jeżeli chodzi o sterowanie. Czekajcie. Zobaczmy tylko tutaj, czy coś jest, bo widzę, że jest inny dzbanuszek niż zwykle. Ale to tutaj przy takiej ilości sekretów, to ich tutaj może być, wiecie, w każdym dzbanku po kolei, jak leci. O, jeszcze jeden. Wow, to był fart, wiecie o tym. Nie chciałam wchodzić do motoru, tylko chciałam rozwalić to. To może być nużące, wiecie. Okej, pokazało nam... Kurde, nie chciałam strzelać. Miejsce docelowe, do którego musimy się... dostać. Sprawdź, no co tutaj jest. Nic. Tutaj. Mamy. Będzie trzeba troszeczkę poskakać, żeby się dostać do tego okna. Ale słuchajcie, co dla nas. Teraz kwestia tego, czy na górę. Ona tu wskoczy? Nie, nie o to mi chodziło. Chodzi mi o to, czy ona tu wskoczy. Nie. Nie. Czyli to nie będzie takie hopa-siupa. Mogłabyś wejść, nie? Świetnie. Jesteś kochana. A tu wyżej też nie. O co chodzi? A tędy chyba. Dobra. Chyba trzeba się wspiąć. Mamy to. Okej. Jakoś damy radę, nie? Dobra, jeszcze niżej. Tak, tak. I wchodzimy. Mamy to. No właśnie. Co my tu mamy? Jest jakaś maska, okej. Tak, kojarzę, chyba takie dwie będą do zdobycia, wiecie? Dwie maski i jakaś chora zagadka. Taka trochę przypominająca mi Shadow of the Tomb Raider, ale... jak już tam będziemy, to wam pokażę, o co chodzi. Takie majowe sprawy. Okej. Słyszałam coś niepokojącego. No oczywiście, bo mamy nowych wrogów. Czy jeszcze jakiś? Jeszcze jakiś kotecek? Chodźcie może na motorek sobie wskoczymy. Ciekawe, czy da się ich, wiecie, tego nie pamiętam, czy da się ich przejeżdżać. Aha. A, takie buty mogę w ślizgi. Podoba mi się to. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Moment, zanim gdziekolwiek pojedziemy, to tutaj są dzbanuszki, no oczywiście. Słuchajcie, sekret na sekrecie. To jest troszeczkę chore. Jeśli mam być szczera.
No na pewno nienormalne. Zerknę jeszcze tutaj, ale... Nienaturalne, żeby tu było tyle sekretów bez przesady. Dobra, walić to. Nie będę się rozglądać tutaj. Chociaż czekajcie, tutaj jest jeszcze. Oj, Jesus. No oczywiście. Matko Bosko, ile tego jest? Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że ja tu wjechałam. Bo ja się już teoretycznie tędy nie wrócę, nie? Takie sprawy mamy tutaj. Fajne nuty przygrywają nam w tle. Bardzo klimatyczne. Aha, bo my mamy tu i tu drogę. Dobra, weź wycofaj. Podjedź tu. Patrzcie, pozabijani gościa. Dobra, wyjdźmy sobie stąd na razie. Aha. No słyszę przecież te koty. Czuję, że po prostu wyskoczy mi coś zaraz na pysk i tak to się skończy. Wiecie co? Wejdź tam tylko na chwilę. Włożymy tylko tą maskę. Jest tu coś? Nie. The Mayan calendar had only 360 days, and the remaining 5 were the unnamed days. The Maya believed that each year when the unnamed days arrived, the gates to the underworld would open. Pamiętam, kochani, tą akcję. To było na czas. I generalnie trzeba będzie z jednej i z drugiej strony tutaj poprzestawiać. Ja włożę tutaj tą maskę. Natomiast nie będę teraz nic przestawiała, ponieważ stąd trzeba będzie chyba, z tej miejscówki trzeba będzie tam zajechać, tak mi się wydaje. Wiecie, tak myślę. Wiem, że mogłabym tu generalnie sobie pozwiedzać i troszkę poplądrować, ale darujmy to sobie na chwilę obecną. Idziemy tędy. Udało się przeskoczyć, spoko. Czekajcie. Nie, myślałam, że coś. Checkpointy, słuchajcie, rzucają nam pod nogi. Tu mamy jakieś dzbanuszki. No to mogę się na chwilkę mogę się zatrzymać. Dobra. Nie chciałabym się, wiecie, tu pogubić, ale boję się, że niestety. A bardzo łatwo tutaj można się, widzę. No i teraz tak. Tędy, tędy. No i gdzie? Którędy? O, to jest teraz pytanie. Tam nie, bo tam będzie docelowo. Ja to zapiszę. No chodźcie, pojedziemy tędy, no bo nie wiem. Nie wiem, gdzie powinnam jechać najpierw. Jedziemy. No i co? Tu, tu? Jakie głupie. O, biedny kotek. Bez sensu, przejechałam kotka. Kolejny checkpoint. Świetnie. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Chyba nie.
Czekajcie, chciałam normalnie przejechać kotka, ale nie wiem, czy to jest możliwe. A może ja mogę strzelać, czy nie mogę? Mogę. Mogę, słuchajcie, ja jadąc strzelać, dobra. Sorki, że ja to tak maszczę. Zabiłam, dobra. Okidoki, tam są krzoki. Panów tu trzeba zdjąć z dołu, ale oni za bardzo we mnie nie celują. Ani razu nie obyła mi energia, ale to szczegół. Boże. Serio. Będziemy się tak bawić. Jeszcze tam jeden jakiś widziałam. Dobra. Dobra, mamy to. Teraz tak, tu coś jest do włożenia. To do rozwalenia. Jeszcze jedna tam miejscówka była, nie? Ja widziałam, że tam można było wjechać. Tu jest apteczka. A tam, gdzie była ta panterka, ten kotek, to co? No nic, dobra. Podrzućmy sobie tutaj ten głazik. Będzie chyba, nie? Bo tu trzeba będzie wskoczyć. Aha, to tak się nie da. No dobra, to najpierw pod samo to. O. Bardzo ładnie. Wystarczy? Nie. Ja cię pierdzielę. Teraz? Czy to wystarczy? Okej. Teraz trzeba to odsunąć z powrotem, bo nam to będzie przeszkadzało. I wskakujemy na to. Dobra. Jesteśmy. Aha. No dobrze, ale ja nie mam drugiej maski. To po co ja tu przyszłam? Czyli nie tutaj mieliśmy, kochani, jechać. Dobra. No to czyli pojechałam w złą stronę. Czyli, kochani, pojechałam w złą stronę. No trudno. Człowiek na błędach się uczy. Ja tego nie pamiętam tak, jakbym chciała, wiecie. Na picobello. Czyli chyba tutaj, jak wyjedziemy, to gdzieś w prawo powinnam była skręcić, tak myślę. Tak, tutaj. Mamy checkpoint, to dobrze, ale tam nie powinnam górą była jechać, no i co? Dobra, zatrzymaj się. Jesus, załącz tą latarkę. Coś widzę dużego w oddali. Aha. Coś się tam dzieje. Kotki się piorą, słuchajcie, z żołnierzami. Niech ich zezrą. No i dobrze. Nie szkoda mi ich wcale. Czy jakiś gość tutaj jest? Wow, cię panie.
No patrzcie, jak ucieka. Co za menda. Dobra. Wszyscy? Chyba wszyscy. Ale rozruba, słuchajcie. Ale żeśmy tutaj... Tam jeszcze jest apteczka jedna. Porządki porobili, nie? Szkoda mi tych kotków trochę. Tych kotków to tak najbardziej. O, tutaj są jakieś bazy. Może coś tutaj będzie. No i mamy. Ale zabierz to. Okej, co my tu mamy? Gdzieś jakiś patyczor musi być znowu gdzieś leżeć, bo widzę, że są do powkładania. No, tylko gdzie? O, tu coś jest ukryte jeszcze. Chyba nie tak miało być. Czy ty możesz tak... nie możesz. Mówisz, że nie możesz. O, a ja wiem, że możesz. O, nie możesz jednak. Ona będzie tu spadać. O, to też jest sekret. O, jeszcze na dole coś jest. Czekajcie, czekajcie. Tutaj coś jest fajnego. Też będzie sekret. Dobra. Gdzie jest rurka? Może tu gdzieś. Nie. Tu gdzieś. No gdzie jest do wtrynięcia to? Że to nie może być gdzieś daleko. No cholera jasna. Co wy mi tu? O! Mam. A czekaj, 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 czekaj. Zostaw to jeszcze. Nie chciałam tak. A to mogę tym rozwalać, tak? Ale tu nic nie ma, ok. Czyli mamy. Ciekawa jestem, czy to ma znaczenie, w które sobie to włożę. O, to słuchajcie, włóżmy w pierwsze lepsze. Sprawdzimy. Dobra. Teraz chyba do tyłu, nie? Tak. Dobra. Teraz. No. Nie wiem, co to miało być. Jeżeli będę musiała to powtórzyć, to się bardzo zdenerwuję. Ale słyszę kotki. To nie wiem, o co chodzi. Bez sensu. Czemu ona mi tam, słuchajcie, nie doskoczyła? Chyba, że ja miałam do tyłu wskoczyć. Też jest taka opcja, ale z tego, co widzę, to nie. Patrzę sobie właśnie. No nie, tak. Chyba jednak tak, no, do tyłu. Dobra, dobrze gadam. Do tyłu. Mhm. No dobrze. Czy ja tam doskoczę? Okej. Jest git. Na razie. Teraz... tu. Będzie. Teraz tu. Tak. Boże, już myślałam, słuchajcie, że spadnę. Dobra. Co tu mamy? Sekret, no oczywiście. Który to już? 15 dopiero. Nie, słuchajcie, nie ma szans na takiej opcji. Nie mam już w ogóle tej drugiej broni. Ciekawe. Interesting.
Aha. O. Pięknie. Ale może zanim cokolwiek też tu wskoczmy. Czy mogłabyś się uspokoić i nie mieć ADHD przez chwilę? Dobra. No fartem, słuchajcie, fartem. Aha, tu jest jakieś zejście w dół, a tam? Nie. No dobra. Nie wiem, czy chcę schodzić, czy nie. O Boże, a chyba to kojarzę, dobra. Słuchajcie, chyba kojarzę tu ten patent. Wiem, co tu trzeba. To trzeba będzie to zejście tutaj w dół rozwalić. Trzeba będzie zrzucić taki głaz. Zaraz zobaczymy, czy dobrze myślę, czy dobrze kojarzę. Nie wiem, dlaczego patrzę. Ja w ogóle posiadłości nie kojarzyłam, a to tak w miarę. Nie wiem. Widocznie bardziej mi utkwiło po prostu w pamięci. No i tyle. Nie ma nic. Dobra. Dokładnie o to chodziło. Wow, 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 wow. Ile mamy ptaszorów. Dobra, my tu musimy po prostu sobie zejść po Bożemu. Tak jest. Wow! To był fart, słuchajcie, to był fart. To było totalnie nieprzemyślane. Czy tędy bym chciała, nie? Aha, tu do tyłu da się, tak? O, no to git. Czy tu coś jest? Teoretycznie nie. Czy ja tu wskoczę? Tak, mamy kolejną maskę. No i słuchajcie, jesteśmy w domu. Teraz kwestia tylko po prostu ułożenia tego. Jednak się gdzieś tutaj szuje. No, ale czemu ona nie może na to wejść? Słuchajcie, ona ma problem na takie rzeczy włazić. Dajcie spokój. Ja wszystko rozumiem, ale no bez przesady. Tutaj możesz jeszcze sprawdzić. Jest sekret. No i dobrze. Dobra. Którędy teraz powinnam wrócić? Może... Aha, moja Lara się, słuchajcie, zacięła. O, teraz już się odcięła. Dobra. Którędy? Tędy tak samo? A tą samą drogą powinnam wrócić, czy nie? Oj, nie. Już widzę, że nie. Tędy, tędy, gdzieś tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Jak ja mam tam wskoczyć? Wiecie, może? A stąd, dobra, okej. Okay. Dobrze. Wszystko zrozumiałe. Troszkę tutaj jest w całym Meksyku sporo wspinania, no ale to nie byłby Tomb Raider bez tego, prawda? Też o to chodzi. Więc na plus. Byleby po prostu, wiecie, to sterowanie czasem, ta kamera, no nie współpracuje niestety. No i teraz, co autor miał na myśli? No właśnie. Do tyłu. Teraz czy jestem dobrze nakierowana? Tak. No i... No i wytłumaczycie mi to? Wytłumaczycie mi to, dlaczego tak się stało? No przecież to jest bez sensu. Widzieliście to przecież, prawda? Była idealnie ustawiona. Idealnie po prostu. Wiecie, gdybym ja po prostu zlamiła coś, źle wskoczyła, źle namierzyła, ale... No... Hello... To jest akurat... takiego czegoś nie lubię. Kiedy po prostu jest wszystko tak, jak być powinno, a ona i tak jakby, no nie wiem, ma jakiś problem dziwny.
Jak znowu będzie to samo, to dostanę szału. Chodź może trochę wyżej, nie wiem. O, teraz jest okej. Do góry wskoczę. Wow, matko bosko. Ale chyba już się stąd wydostaniemy. Tak mi się wydaje, jesteśmy. Teraz jeszcze stąd trzeba się jakoś wydostać. Ach nie, tu normalnie, tak? Nie. Którędy myśmy przyszli? Górą. Jak mamy stąd wyjść? Aha. No ale... A tędy, okej. Okay. Tu jest jakiś skrót, widzę. Pewnie tu wyskoczą jakieś... Oczywiście! Wszyscy? Nie. Dobra, spadamy stąd. Słuchajcie, udało się. Mamy najważniejsze drugą maskę. No i co? Lecimy do motorku naszego. No i najwyższy czas, aby użyć drugiej, ustawić zagadkę i wrócić do tej pierwszej, nie? Tak myślę. Chciałabym tylko może zasejwować, bo no nie chciałabym tutaj zginąć. A myślę, że ja na tym motorze naprawdę mogę wyczyniać takie akrobacje. Niekoniecznie tak jak powinnam. Tutaj chyba, nie? Była do włożenia ta druga. Chyba tak. Jestem ciekawa, czy tu można, słuchajcie, zginąć na tym motorze, tak przypanzować w coś. Dobra, teraz moje pytanie brzmi tylko, czy ja tu wejdę z powrotem? No nie, muszę zrobić znowu tą samą czasówkę, jest... No niestety, moi drodzy. Jak się człowiek mota, gubi, to później niestety tak jest. Dobra, wkładamy epek, ale tu epek jest włożony. No ale dobrze, bardzo do... nie, tak. Tak czy nie tak? O, teraz, okej. Działa! Tylko teraz jak to ustawić? Tutaj będzie problem, słuchajcie, największy. Nie wiem, czy od tego mam w ogóle zacząć. Wiem, że to w ten sposób trzeba ustawić. Tylko czy ja dobrze to robię? Czy od tego zaczynam w ogóle? No ale to dobrze jest przecież. Będę mieć tu problem, wiecie? Chyba, że to trzeba tak ustawić. Za daleko. O, i teraz na przykład tutaj. Nie rozumiem tego. Wiecie, nie rozumiem za bardzo. Chyba będę się męczyć. No bo jakby tutaj... No, nie rozumiem, niestety.
No jakby to przecież jest dobrze ustawione, więc nie czajam tego. Trzymajcie mnie, ludzie, bo dostanę szału zaraz. W ogóle nie rozumiem tej zagadki. Wiem, jak to trzeba ustawić, natomiast nie wiem, jak to wykonać najzwyczajniej w świecie. Nie wiem. Wiecie co? Chyba będę miała już dobrze. Ale i tak nie ogarniam tego, także... Pozdro. Jedną stronę mamy załatwioną, teraz musimy wrócić do tego pierwszego. No i będzie cacy. Dobra. Wracamy, ale... Ale to nie jest to, słuchajcie, nie jestem zadowolona, bo nie do końca ogarniam. Może przy drugim będzie lepiej. Lecimy w takim razie. Mam nadzieję, że zapamiętam drogę powrotną. No, super. To chyba jednak można tu zginąć. Fart to był akurat, że ja to przeskoczyłam, więc... Dobra. To chyba stąd tutaj, nie? Przyjechaliśmy wtedy. Mhm. Będę tak, słuchajcie, sterowała, to nigdy tego nie ukończę. Aha, a to mi zaliczyło, chyba że ja tu przejechałam, tak? Nie, nie wiem. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Tak, bo jesteśmy w tym miejscu, okej. Okay. Wiecie co? Ja bym sobie chciała tutaj chętnie ustawić ten motor. Tak, bo to będzie czasuwa. To na bank będzie czasuwa. Mogłabyś? Dobra. Lecimy. No i teraz... od czego zacząć? Nie wiem, od tego. Jezu, Y. Nie, to jest dobrze. Na razie, oczywiście. Co teraz? Dobra. Chyba to czaję. Chociaż i tak nie wiem, czy początek dobrze robię. Okej. I teraz znowu tamto i będzie okej. Ja to zapisuję. Nie. Dobra.
No i to jest chyba ta cała, słuchajcie, czasuwa. Nie, 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 nie. No właśnie. Nie będę z nikim tutaj walczyć, z żadnymi kotami. To po prostu prujemy przed siebie. Nie wiem, czy zdążę. Okej, fart. Mayan hieroglyphs. The place of fear. It's definitely Shabalba. The Mayan land of the dead. Okej, moi drodzy, udało się, mam nadzieję, że nie nudziliście się za bardzo. Myślę, że nie poszło mi jakoś mega źle, także myślę, że to już na dzisiaj tyle. Widzimy się, w zasadzie słyszymy w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.